Siemanko, jestem Lucek, witam was na kolejnym odcinku z Forzy Horizon 4. Pewnie poznajecie ten samochód, co niektórzy kiedyś, bardzo dawno temu, tuningowaliśmy go na live'ie. Jest to BMW E30 Drift Patriot. Dzisiaj mam fantastyczne stanowisko, więc mogę sprawdzić, jak będzie mi się tym samochodem driftowało przy prawie dokładnie takiej mocy, jak Drift Patriot miał w momencie, kiedy kiedyś go żeśmy sobie tam tuningowali, prawda? Ja was zachęcam do zostawienia łapy w górę oraz subskrypcji dla zasięgów, a my lecimy. Najpierw będzie trzeba dostosować sobie ten samochodzik. Zobaczcie, jak on wygląda. To jest samochód Drift. Czekajcie, już zapomniałem, że tu kamerę zmienię. Okej. Ops. To jest samochód Drift Patriot. Pyk. Tak sobie on wygląda. Blokujemy tutaj ruch, ale nieważne, będziemy nim ćwiczyć. Zaraz go jeszcze dostosujemy. Dokładnie tak, mamy to malowanko. Nie udało mi się tutaj tablicy zainstalować rejestracyjnej, ale to nie szkodzi. Ładnie brzmi sobie samochodzik. My będziemy próbować robić nim jakieś proste drifty, jakieś ćwiczonka tego typu. Dlatego, że no, samochód nie ma za dużo mocy, patrząc na to, ile mocy możemy władować w Forzie Horizon do samochodów, no to on nie ma jakoś tam bardzo dużo mocy, jest obecnie w klasie A, ale ja sobie często robię takie ćwiczenia dookoła lamp. Tutaj właśnie na parkingu zaraz sobie zajedziemy, czy może na tym placu, nie wiem, czy to jest parking. Zajedziemy sobie tutaj i zobaczymy, co uda nam się tym samochodem zrobić. Jest niestety tu zaśnieżone. Kurde, nie lubię zimy, nie lubię driftować w zimie, naprawdę. Zobaczmy, czy bez wstępnego tuningu coś tutaj poradzimy tym autkiem. Znaczy tak, do kręcenia takich kółek i robienia takich prostych driftów auto powinno nam wystarczyć. Zwłaszcza na śniegu, no i nawet Golf wystarczy. Może być ciężko, żeby tutaj... Uła! Żeby coś wymodzić. Będziemy musieli zrobić tuning. No dobra, to robimy tuning. Okej, samochód jest już tuningowany pod kierkę. Teraz powinno się udać zrobić tutaj chociażby bączula. O kurde, powiem wam, że źle jest tutaj, jak nie ma przyczepności na przednie koła. Ale bączula zrobimy tutaj. Drift Patriot na pewno lepiej sobie radzi w tej BMC na żywo niż ja, nawet w Forzie Horizon. Ale próbujmy tutaj zaraz się dokręcić. Dalej, leć mały. Nie da rady, kurde, jest za ślisko. Te przednie koła nie mają tu przyczepności niestety. Nie da się nawet wykontrować tego, on się trochę za wolno kręci. Jak wykontruje, to on się od razu prostuje tutaj. Gdzie na suchym asfalcie myślę, że nie byłoby takiego problemu, ale niestety mamy śnieg. Ja tu próbuję coś Drift Patriotem śmigać, ale... A czekaj, może? Tutaj ładnie nawet rozpędził, ale no muszę cały czas dokręcać w lewo, żeby dać radę. No dobra, coś takiego, no nic nadzwyczajnego, powiem wam. Przejedźmy się trochę po mieście, zobaczymy, jak to pójdzie. Więc tak, mamy tutaj taką moc jak Drift Patriot w swoim samochodzie. Troszeczkę wydłużyłem biegi, bo pomyślałem, że miałem trochę zbyt skrócone w tym autku po driftu, ale na dwójce myślę, że da radę jeszcze polepać. Dobra. No, powiem wam, że jak furka w Forzie Horizon ma mało mocy, to można ją fajnie opanowywać, naprawdę. Nie ma z tym większego problemu. Ho. Tamten samochód przywalił. O właśnie, zobaczymy, czy uda się zrobić rondo, czy wystarczy mi powera do tego. Na pewno trójką będzie trzeba to polecieć.
Może jakiś mały kontrol też się uda. Będzie. Kręć. O, prawie się udało dokręcić do końca. Ładnie leciała. Nie chcę tutaj przesterować, ale wydaje się, że BMW jest kurde zajebiście stabilna. Trochę za mocno poszła i już ją zdestabilizowało. Dawaj maleńka. Nie no, coś tam lata, nie? Ale tak brakuje troszeczkę. Trzeba tym gazem manipulować dość sprawnie, żeby BMW dawała sobie radę. Mimo to jest dobrze, przy tej mocy nawet jako tako jestem w stanie to ogarnąć. No dobra, to teraz sobie popróbujemy coś cięższego, ponieważ nie mamy tutaj jakoś dużo mocy, więc jakichś tam driftów przy dużej prędkości, no ciężko będzie to zrobić. Myślę, że dałoby radę, ale wypada potrenować najpierw z tym samochodem. Spróbujmy tutaj zrobić bardzo ostry drift. Czyli co? Tutaj mamy taki ostry zakręcik i naszym zadaniem będzie teraz dość mocno wyhamować i prawie, że zrobić backwards entry i oczywiście wyczuć moment, gdzie nie ma trafików i wjechać sobie tutaj i oczywiście ładnie na drifcie. Może spróbujmy najpierw w drugą stronę, pod górę. Powinno być mi trudniej zdestabilizować samochód, czyli powinno być po prostu lepiej pod tym kątem. Myślę, że ten driftik powinniśmy zrobić na jedynce. Spróbujmy. Chociaż nie, jedynka jest za krótka. Dobra, dawaj. On ma na imię Paweł chyba, nie? Kurde. Dobra, spróbuję z trochę większej prędkości. Tutaj naprawdę jest... Trzeba praktycznie obrócić furkę. Dawaj mała. Ajajajajaj. Jedziemy. Kurde, chciałem tą wysepkę ominąć. Naprawdę tam trzeba powoli, prawie że gazu nie dodajesz. Na ręcznym dużo, żeby samochód się odpowiednio ustawił. W odpowiednim momencie trzeba przejąć nad nim kontrolę. Dobra, spróbujemy sobie tu zawrócić. Hop. I teraz w drugą stronę. W drugą stronę wydawało... shit. No tak, jeszcze tutaj mamy... Kurde. Lewostronny ruch. Damn. W drugą stronę wydaje mi się, że może być łatwiej. Praktycznie za pierwszym razem. No, nie wszedłem tam ładnie, bo kurde, BMW mnie troszeczkę tam zdusiła. Ale jeszcze mam jeden challenge, jeszcze mam kilka challenge'y dla tej BMW. Będziemy musieli ją sobie sprawdzić, ale kurde, powiem wam, że pięknie, naprawdę. Powiem drogą, ciekawe jakby Paweł sobie poradził w Forcie Horizon 4. Jak są tutaj widzowie Pawła, dajcie mu znać, że jest taka gra arcade'owa, trochę inna niż Assetto Corsa. Ciekawe jakby sobie tutaj poradził, no nie? No i tradycyjnie już chodźmy sobie na lotnisko, zobaczymy, co ta BMW da radę zrobić, co ja dam radę z tą BMW-ką zrobić na lotnisku. Myślę, że jest to fajny samochód do takiej zabawy właśnie tutaj, dlatego że on nie ma dużo mocy i w niektórych sytuacjach samochody z dużą mocą, jak dodasz za dużo gazu, to po prostu za mocno ci obracają ten samochód i trudno to kontrolować. Trzeba naprawdę delikatnie tego gazu tam puszować, żeby samochód jakoś tam ładnie latał, tak? Tutaj w tym przypadku tu masz... No i właśnie, przez to... Może ma ta BMW dużo moc? Nie, ta BMW ma odpowiednią moc, powiem. Tutaj masz jakby większą możliwość regulacji tego gazu. Samochód powinien sobie nawet jakoś radzić. Wydaje mi się, że ta płyta jest troszeczkę bardziej śliska, jak jest zima, ale nie wiem, czy to w Forzie jest zaimplementowane, także... Tutaj jest bardziej ślisko. A tu jedynka do dziwnie, prawie w miejscu się zatrzymuje, nie? Tak, żeby było to super płynnie, trzeba chyba po prostu na dwójce, żeby samochód jakkolwiek tam latał, nie? A
Ale na dwójce on może się za mocno zdusić przy niskich obrotach. Nie wiem, czy da radę. Ty, ale on kąty fajne broni, kurde. Pierdzielony. Naprawdę, bardzo ładnie sprzęgła strzelać. Kąty ładne. I wiecie co? Mam wrażenie, że samochód naprawdę jest mega dobry do driftu. Przed chwilą to mnie aż zaszokowało, że myślałem, że na pewno przesteruje, a on dał radę jakby z tego wyjść, nie? To jest ciekawe. To już chyba jedynka tylko i wyłącznie. Nie wiem jak wy, ale ja lubię kręcić raczej w lewo niż w prawo. Może to kwestia przyzwyczajenia. A tutaj już nie mogę tak ładnie ustawić. Trzeba znaleźć po prostu odpowiedni kąt do odpowiednich obrotów. Potem już zaczyna wychodzić to w miarę równo. O, coś takiego, nie? Mały kącik. Czy większy dałbym radę zrobić? Mały kącik nie wygląda tak ładnie, nie? Fajnie by było jednak większy ten kąt zrobić. No ale tutaj potrzebujemy do takich zabaw już prędkości. Z kolei dwójka za nisko trochę schodzi w obrotach i chciałbym spróbować trochę większej prędkości. A coś takiego. Może coś takiego da radę. Ale jestem w szoku, z jakich kątów ta BMW potrafi wyjść. Naprawdę. Nieźle to wygląda. O kurde, to ja nie wiem jak ja zrobię test. Test na wlekanie igły. Tutaj jest dość wąsko. Czy jedynką, czy nie? No chyba jedynką trzeba to zrobić. Tylko te drifty, no właśnie tutaj w moim wykonaniu one nie będą wyglądać tak ślicznie, jakbym chciał. I zobaczymy, czy uda mi się transferek zrobić. Takie płynne bym chciał umieć robić tutaj. A to nie jest takie super płynne, nie? Takie... Myślę, że dosyć poszarpanie by wyglądało, jakby ktoś oglądał to z trzeciej osoby, wiecie? Takie... Niezbyt ładne, nie? Tu go łapiemy. Dawaj! Dawaj mały! Mały samochodzik, nie? Zrobiliśmy go sobie pod drifcik i bardzo fajnie lata, kurde. A tutaj już mi się w miarę go udało uratować. Tutaj zrobiliśmy ładny transferek. No już się trochę dogadujemy, kurde. A tutaj słabo, nie? Ops. Ale nawlekanie igły moim zdaniem tylko tym samochodem. Mogę w sumie poczekać 60 minut, bo zaraz będzie wiosna. Dobra, uwaga. I... Mogę jeszcze bardziej trochę... Mogę jeszcze bardziej odkręcić w drugą stronę, żeby mi bardziej dupę zarzuciło. Dał radę zrobić takiego i... hop. Uuu, za wolno. Za wolno odbiłem. Albo za mocno skręciłem, coś z tych rzeczy. W każdym razie transfery na takich małych odległościach są dość trudne. Mi się udało zrobić chyba ze dwa teraz. Ciekawy jestem, jakby sobie ten Paweł z Drift Patriota poradził tutaj. Nie znam go osobiście, ale fajnie byłoby go poznać. Zobaczyć na żywo jego maszyny. Natomiast w Forza Horizon udało się mniej więcej odwzorować ten samochód i na kierownicy teraz driftując trzeba przyznać, że jest fantastycznie. Tak jest, kochani. Teraz spróbujmy sobie zaparkować. Ja mam tutaj taką parkownię. Chowam się tu przed widzami. Ups, ups. Kurde, jednak ćwiczenia w Eurotrucku chyba nic nie dały z parkowania. Ups. Próbuję na to lusterko tutaj zaparkować. Może tak.
I cyk. No i tak wygląda BMW Drift Patriot już na kierownicy, driftując sobie. Bardzo fajny samochodzik, zdecydowanie polecam wam go zrobić sobie na drifcik. Jeśli ktoś gra na kierownicy, to też polecam sobie zmienić jakieś tam... Czekaj, czy ja mam dobrze kierownicę ustawioną? Nie wiem, chyba tak. Dziwnie mi się ta kierownica tutaj w grze skręca. No nic, moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek. Trzymajcie się, na razie, pa pa.